Dziś przetestujemy najdziwniejsze mapy stworzone na podstawie gier mobilnych w Fortnite. Dokładnie tak, jak wiecie, ostatnio sporo pogrywam w Brawl Stars i szukając najdziwniejszych mapek z supermocami, no natknąłem się właśnie na takie Brawl Stars, Clash Royale i wiele innych. Wy za to nie bądźcie inni i zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem na kanale, a do tego wpiszcie kodzik Manojek w sklepie Fortnite. Jako pierwszą przetestujemy mapę z mocami na podstawie gier mobilnych. No i jesteśmy Pokémon GO, czyli każą nam łapać wrogów Pokebole, czekajcie, co tu się właśnie wydarzyło? Coś mnie... A, bo tu różne mają moca. Gdzie mam tego pokebola? To gra jako pokebol? Ty, chyba tak! Faktycznie złapałem wroga i on nie mógł się ruszać! Ty, to nawet nie takie głupie! Ale czemu woda rośnie? Ktoś pewnie ma jakiegoś takiego perka. Będziemy szli coraz to głębiej w tych wszystkich mapach, więc zaczniemy od mobilnych gier. Tutaj będą różne mobilne gry i będziemy mieli z tego powodu różne moce, a potem coraz dalej. I na końcu sami wiecie, w jaką grę będziemy grali. No już się nie mogę doczekać. No dobra, ale zostałem 1 na 1. Wow! Co prawda nie użyłem za dużo tych moich pokeboli, ale wygrałem pierwszą rundę. Znowu jestem Pokémon GO. Nie, no to jakieś jest oszustwo. Ja trzeci raz z rzędu mam Pokémon GO. Co tu się dzieje w tej grze komputerowej? Jak na 1000 graczy ta mapa jest chyba bardzo słabo zrobiona. Chciałem powiedzieć, że jak teraz będę miał Pokémon GO, to restartuję. To jest niemożliwe, co to ja faktycznie będę tylko jednym grał, jednym perkiem grał przez całą grę komputerową? Czy to jakiś jest żart? To będzie 5. runda, nie ma szans, że dostanę... Nie mam Pokemonów, dobra. Clash of Clans. Jestem wolniejszy, ale zadaję większy damage, jak Barbarian. Kurde, Clash of Clans to była moja pierwsza gra mobilna, w którą tak więcej grałem. Pamiętam, jak w szkole się cały czas pogrywałem. Ja... gadam, a tu dostaję wcirki. Ale przynajmniej wiem, że zmieniają się klasy czasem. Dobra, teraz się skupiam. Candy Crush. I mogę robić, że Candy'si będą falowały ze Sky'a. No i to ma sens. I co? Ja mogę sobie tam kliknąć na przykład i... Idzie te Candy'sy. Aha, do góry lecimy. Muszę iść wyżej, bo jak nie pójdę wyżej, to się utopię. Leża, 2 leża! No koledzy mnie bardzo nie lubią wszyscy tu. Clash of Clans. Jestem wolniejszy, ale biję więcej. To już pamiętamy. To teraz co? No wypadałoby dojeżdżać typów, nie? O kurczaki, ja naprawdę mocno biję, jako ten koleżka, i to nawet ma sens. Oj, dostałem czymś dziwnym. Dostał. No ile on ma tego życia? Okej, leży. No nie, no oni ciągle do mnie strzelają jakimś czymś, a jak ja mam jakieś supermoce, to nic nie robię. To jest takie głupie. Uuu, kąpel. Oni tu gdzieś muszą zaraz wypływać. Albo i nie muszą. Ale ja mogę tak coś spamować, nie? No właśnie, tylko tam jest taki dość mocny spocuch. Ohoho! Clash of Clans jest potężne! Hungry Shark! To jest też gra, nawet nagrywałem tą gierkę kiedyś dla was. Nie wiem, czy pamiętacie, na kanale normalnie była seria z Hungry Sharka. Dobra, typ ma jakiegoś speeda totalnego. No, tu wszyscy jakoś mega szybko biegają. Dobra, co ja w ogóle robię? A, ja wplodowałem mapę, to ja robię tak, że ta woda idzie do góry. No tylko, że nie zrobiłem. Crossy Road, spawn a card at... Okej, już rozumiem. W takim razie... Ty, a mogę, żeby z góry do niego poleciało, czy skąd? A. Czekajcie, czemu we mnie wjechało to auto? Ja już nic nie rozumiem, o co tutaj chodzi w tej grze komputerowej, ale... No i nie, to może nie było najlepsze. A, typu! I wszedł do domku. Te moce tutaj dziwnie działają. Fruit Ninja. I mam katanę, która niby ma pokonywać na hita. To ja to sprawdzę zaraz. Czekajcie, bo ja mogę tu wlecieć. Ja pokonałem 2 na hita. I to jeszcze z tego takiego, wiecie, ataku leconego. To jest naprawdę mocne. Ty, ja mogę ten pistolet sygnałowy nawet zebrać, ale chyba nie ma to zbytnio sensu. Nie zdążyłem wykonać ataku. Ty, ale ta katana to już fajne. Dobra, ja znowu mam katanę i pa. Ty, a czemu on się nie rozpadł od razu? O, znowu 2 pokonałem na hita! Uspokój się, Manojku, bo jesteś troszeczkę za mocny. Troszeczkę przesadzasz, nie? O, co ja tu robię z tą kataną? To jest takie mocne! Pum, pum! Dobra, nie, naprawdę. Nieironicznie, to co tutaj się z tym dzieje, to jest za mocne! Mega spoko. Bum! Wszystkich pokroiłem jak Fruit Ninja. Geometry Dash. To chyba wyszło najpierw na komputer, a nie na telefon, nie? Spikes, okej. Czyli jakieś spajki zrobiłem na ziemi. A faktycznie są. Jak to ktoś kliknie, to umiera. Ole, dostał. Ohohoho! Ty, jakieś auto jedzie. Dobra, dobra, uspokój się, Manojku, bo ja się cieszę, że wygrywam, a to się zaraz może źle skończyć. No i co, ja znowu to kliknę i znowu te spajki zrobiłem. Mam nadzieję, że jak ja w nie wejdę, to się nic nie wydarzy, nie? Ty, katanę wyrzucił, dobra, biorę... Nie! Pokebola mnie zamknęli! I co, i to trwa... Dobra, to nie trwa w nieskończoność. Ja wyciągam tą katanę i ja go... Zdążył mnie pokonać! No chyba, że jak ja miałem inną moc, to ta katana nie działa na hita, to miałoby sens. Temple Run, Increased Movement Speed, czyli będę bardzo szybko biegał. Dobra, to biegnę od razu. No faktycznie szybko biegam. Hehehe. Ohohoho. Ja nie wiem, czy ma sens to, co ja robię, bo ja faktycznie szybko biegam, a ja mam 1 HP! Mi się w ogóle wydaje, że to jest jeden z ostatnich trybów, które mam do odblokowania. I miałem mówić, że jako, że to jeden z ostatnich, to powinienem wygrać, ale się nie udało. Eight Ball Pool, czyli gramy w bilarda. Okej, no to to się przydało. I teraz tak, szybko rybkę trzeba zebrać. A, to te kulki są takie głupie. Tu gdzieś był typ. Jest. No i czemu nie poszło? Dobra, wbijam się na niego. Oj, głupie było. Proszę. Dobra, mam go. Aha, i ja sobie gram i mnie jakiś Among Us z drugiego końca pokoju bije, a moje kulki nie spełnią się nawet. Wiecie co? Czas zmienić te mapki. No to czas na przetestowanie mapy z mocami z Clash Royale. No i jesteśmy w Clash Royale albo w Clash of Clans, ale raczej Clash Royale, chociaż to wymienne są te. I co będę miał? Jestem peką. One shot pickaxe. A, okej, czyli ja nie... A jak wolno chodzę strasznie. Chodź tu! Chodź tu! Dobra, pokonałem ich. Chodź tu! Ja nie wiem, co to są za dźwięki, ale no dałem radę pokonać bardzo dużo osób. A bo ja też mam całkiem sporo życia, 300 aż. Na sprincie ja biegam całkiem przyzwoicie, tylko kogo ja... Czekajcie, czemu ja... A, bo ja jestem... Jakiegoś stuna dostałem elektrycznego. Dawaj go, dawaj go! Dobra, mam go. A czemu ja znowu stałem w miejscu przez chwilę? Ty, tu nawet jakiś king się zespałni za 7 rund. Plus taki, że ja mogę rozwalać ściany jednym uderzeniem kilofa. To nie jest głupie, nie? Peka, tak samo jak w prawdziwej grze, no potężna jest. Ty, ja na wieżyczce zaczynam, jestem logiem. Oj, no to nie brzmi jakoś za dużo. Czyli mam dużo drewna i jak ja podejdę tutaj i tutaj zrobię loga. Ty, to faktycznie działa. I to naprawdę dobrze działa. Aha, no ale moje życie tak dobrze nie działa. Earthquake, jestem earthquake'iem, więc jestem trzęsieniem ziemi. Nie grałem tym spelem za często, ale okej, zamroziło mnie. A ja tu na przykład robię earthquake'a i co? I zniszczyłem mu buildy. Ty, to nie głupie było ten earthquake. Pa! Dzięki temu killa zdobyłem. Ty, tu smoczek jakiś lata. To nie jest typ. To był typ! A! No nie! No ale fajny ten earthquake. Szkieletonowa armia! Ty, mam szkieletony koło siebie. Czemu nie mogę budować? Dobra, już mogę. Ty, normalnie mam szkieletonki, które mnie niby protektują. O nie! Dobra. A! No i co z tego protektowania? Stały sobie nic nie robiły. Jestem Freezem. No i to rozumiem. Ty, tam na dzinku typ jeździ. Hogriderem jest typ. Ale mi się to podoba. Dawaj go, ale mnie coś... Czekajcie, bo mnie coś zamroziło, a to ja miałem być Freezem. Dobra, wbijam do kolejnego. Dzięki, dawaj rybki. Teraz tak, co ten Freeze robi? A, on tak, patrzcie. Bo nade mną jest chyba typ, no właśnie. Zamrażam. Zamroziłem? A czemu nie mam... Okej. Mam kolejnego zamrażacza i mógłbym gdzieś go technicznie wykorzystać. Zamroziłem go. Jezus, jakie to jest mocne. A ile on ma HP? Okej. Nie trafiłem, nie mam przodowane, nic nie. No jestem takim bambikiem. Ale on chyba większym. A może i nie większym. Nie wierzę, co tu się podziało. Bombią mnie, a ja jestem rage'em. Bombią mnie, wszyscy mnie bombią. Nie wiem, co się dzieje, wybucham. Co robi rage? Nie wiem, ale chyba więcej bije, jak używam rage'a i to ma sens, nie? Ty, no bardzo dużo bije wampem. A to jest chyba Pekka. A Pekka na hita pokonuje, a ja... Dobra, jestem jakimś potężnym. Goście, mam power ready, ja cię niszczę. No on mnie zniszczył. King się zespałnił i co tu daje ten King? Nie wiem, ale idę po niego, jestem Pekką. A to jest King. Okej, czyli po prostu osoba z mocą Kinga? Nie do końca wiem, ale hotu. Ja jestem Pekką, więc ja cię mam na hita, kolego. Nie no, ten dźwięk pokonywania graczy jest strasznie dziwny. Co robi King i czemu ja nie zostałem Kingiem, ja się pytam. No czemu? Nie było zasięgu tam do niego. Dobra, mamy tego Kinga i on może być niezwyciężony. Czyli po prostu jak zostaje 1 na 1, to dopiero go wypuszczają. Wcześniej nie da się go pokonać, więc ma dużą szansę na zwycięstwo. Rozumiem, to taki fajny perk dla, wiecie, słabszych graczy, żeby mieli szansę wygrać, no ale jemu się nie udało. No i mamy Hog Ridera. Tylko pytanie, co mi to daje? A, on niszczy ściany, jest w kontakcie. Aha, zamrozili mnie. A ja niszczę też swoje ściany w kontakcie, tak? Nie no, to jest jakaś tragedia. Ja nie mogę stawać, nie mogę stanąć, nie mogę nic zbudować. Ja to w ogóle bym wsiadł znowu na niego. Mam go. O, to jest peka. Nie możemy trafić. Ile ma HP? Dużo, dobra, żyje jeszcze. Wchodzę w niego. Nie przeładowane mam nic. Aj, kurczaki, no. No i w końcu powiem wam, ostatnie kilka minut, kilkanaście pewnie nawet, gram po to, żeby zdobyć tą właśnie moc, czyli jestem golemem. To jak wiecie, w Clash Royale to była moja główna karta, mój główny deck, to właśnie był deck z golemem. I bardzo mnie to cieszy, bo spawnuje się z ekstra życiem. No dawaj go. On mnie za... Dobra, nie straciłem życia, czy straciłem życie? Nie wiem, chyba nie. Dobra, gdzieś tu. O, widzę go. Okej, padłem, ale... A, bo to była pekka, ja mnie na hita z kill-offa, dlatego tak szybko padłem i znowu padłem. Mega fajna mapa, ale idziemy do mojej ulubionej teraz gry. No i wisienka na torcie, przetestujmy supermoce z Brawl Stars Fortnite. Ogólnie mapy Brawl Stars są dwie. Ta jest nowa i jest dzisiaj bardziej popularna niż ta stara, ale ta stara... Czekajcie, bo to jakieś budowle są bardzo dziwne, takie mocno kontrastowe, nie? Czekajcie, bo ja nawet nie wiem, jaką miałam moc. Ja jestem Mortisem, a i mogę się teleportować. I co, przez budynki też mogę. Fajne, fajne, podoba mi się to. Więc poczekamy i w ostatniej strefie to wykorzystamy. No Mortisem to jeszcze nie byłem. Znaczy, no nikim nie byłem z Brawl Stars, ale no fajnie to wygląda, fajnie to brzmi. Ale dostał typ. Pokonałem w strefie kogoś, dobra, super. Ty, a to chyba widz. Nie wiem, oj, no i przegrałem, bo mi widz tańczył. Pozdrawiam cię, widzu, jeżeli to byłeś widzem. Nie wiem, czemu tańczyłeś. Więc tak jak mówiłem, sprawdźmy najpierw Poli. Ty, ona się nazywa Poli na pewno? Wow, ależem wysnajpił. Ta Poli, tutaj nazwana, to snajpi. I w ogóle wydaje mi się, że ta mapka stanie tylko zbanowana, bo nie używają dokładnie tych samych grafik, co są w Brawl Stars. A, to jest chyba nielegalne trochę, nie? Zniszczyłem budowlę. Czemu ma tyle życia? Nie wiem. Ten z łukiem, ja nie wiem, co tu się dzieje, ja wybucha wszystko wokół mnie. Dajcie mi przeżyć chwilę chociaż. Dostał snajpę, ale za bardzo to go nie skrzywdziło niestety. Dobra, niszczy te budowle, dawaj go. Ty, ten jest niewidzialny? On jest niewidzialny i strzela? Dziwne bardzo. Okej, jestem Max, więc mam speeda i mam ślurpy. To się przyda na pewno. Skull Trooper mnie dojechał. Leży. Musimy trochę wychillować, bo ja tutaj jestem bestią killową na tej mapce. Może dlatego, że wiecie, jakieś nubki grają w Brawl Stars. Znaczy akurat w mapę Brawl Stars, nie? Może tak być. Au! Dobra, ja mówię o jakichś nubkach, a dostałem w piernicz od razu. No i nie wiem, jest znowu niewidzialny, coś zabija. Jestem Spike'iem, więc mam podwójny damage. Zobaczmy, 158 zdałem. No całkiem sporawo, nie powiem, że nie. Oj, ale się tutaj wszedł we mnie po prostu kolega. No nie było to za mądre. Ty, no wszystkich obijam, ale nikogo nie mogę wykończyć. Ten co ma speeda. Dobra, ale ja już mam jego. Lewis Hamilton, uspokój się. Dobra, tu wszyscy mnie dojeżdżają. Ale fajny Spike. Jesteśmy bólem, czyli mamy peperki i automatycznego shotguna. Czyli nie muszę celować praktycznie, o to im chodziło, tak? Ja nie wiem, czy to jest aż takie super. Ten automatyczny shotgun, no niby spoko. O, dobra. Aha, ale on muszę go jeszcze... Nie, no ja nie wiem, tu jest taka zadyma. Ty, no typu jest niewidzialny i ja go widzę, a nie mogę go strzelić. Nienawidzę tej gry, a jeszcze mam drugie życie. A już nie mam. Ta mapa jest dziwna. Mamy PAM. Będzie mi się regenerowało życie i mam sporo... A, będzie mi się po prostu regenerowało wszystko. No fajne. No ile on ma życia? Dobra, leży. Dobra, ja nie wiem, co tu się dzieje, tu ludzie padają. Czekaj, się co regeneruje? Tak, regeneruje mi się. Ale, no, jakiegoś mam wrażenie, że ta regeneracja to jest taka ultra low. Taka, że nawet wstyd to trochę nazywać regeneracją. Przestaniesz? Dostał. No No nie, no Jason mnie po prostu wziął i zbombił. O, jestem krukiem, dobra, w końcu dostałem jakąś nową postać i nową moc. Czekajcie, bo tu cały czas coś wybucha, co ja mogę robić? A, po prostu mam stinki bomby, no to rzucę mu to. Nie wiem, umarłem prawie, bo typo mi rzuca jakieś rzeczy na głowę. Dobra, jeden leży. Drugi leży, ale powiem wam tak, ten z łuku mnie tam próbuje bombić. No nie, no już tak dobrze szło i zbierałem rybki, dostałem hita. Znowu mam kruka i zrobiłem killa, co prawda, ale powiem wam tak, wydaje mi się, to jest jedna z najbardziej useless rzeczy, jaką dodali tutaj, bo... Ty, śmierdzę dwójkę, dobra, może to nie jest aż taki useless, jakby się mogło wydawać, tylko że to mi się w ogóle nie odnawia. No jest to kurde problematyczne, że to powinno się jakkolwiek odnowić, a się nie odnawia. To ja bardzo dawno nie wygrałem. Leciał! Dobra, mam! Bardzo dawno nie wygrałem, ale teraz wygrałem! Dobra, mamy El Primo! I mam 400 shielda i mogę latać. Dobra, latam. Czekajcie, bo ja nie pamiętam jak się lata, ale chyba tak zrobię. Po prostu przelecę, tutaj 50 zadałem wszystkim. O, apka se pokonamy, żeby kill ratio podwyższyć. Dobra, dostał hita w głowę i leży. Ty, no powiem wam, że ta rakieta to się wydaje nawet taka użyteczna trochę. Ty, ale on też ma jakoś mega dużo życia, nie? A, bo on też jest El Primo. Okej, padł od strefy chyba, nie wiem co się tu wydarzyło. Ten typ jest pode mną i mam go w boksie i wygrywam kolejny mecz. Jestem potężny. Tym oto zwycięstwem zakończymy ten odcinek. Bawiłem się super, najfajniej chyba na tym Clash Royale. Dajcie znać, który tryb był waszym ulubionym. A teraz to wszystko, trzymajcie się, pa pa.